Chris Roberts napisał dosyć długi list do społeczności. Postaram się wyłuszyć w tym filmie najważniejsze informacje. Link do pełnej treści znajdziecie w opisie filmu. Pierwszą część listu Roberts przeznacza na szerokie podziękowania i komplementowanie społeczności. Komplementy przyjmujemy i jedziemy dalej. Chwalenie projektu jego twórca zaczyna od zwrócenia uwagi na zastosowanie w silniku 64-bitowej precyzji. I podkreśla, że do teraz żadna inna gra od dużego wydawcy nie stosuje tej technologii. Wymiana precyzji 32-bitowej na 64-bitową umożliwia właśnie tak płynne doświadczenie, jak na przykład nieprzerwany żadnymi ekranami ładowania lot z orbity na powierzchnię planety. Zbudowanie narzędzi do, jak się wyraża, malowania powierzchni planet pozwala na wykańczanie ciał niebieskich nie w trakcie miesięcy, ale tygodni wymienia też takie technologie jak siatki fizyki i płynne pomiędzy nimi przechodzenie, te same animacje w trybie pierwszej i trzeciej osoby, dynamiczne wprowadzanie i usuwanie obiektów wokół gracza czy dynamiczne odtwarzanie mimiki gracza na postać w grze. Jak podkreśla, żadna inna gra nie dysponuje wszystkimi tymi technologiami jednocześnie i na poziomie takim, na jakim dysponuje Star Citizen. Po wymienieniu już wdrożonych technologii, Robert przedstawia plany na najbliższą przyszłość. W tym trzy kluczowe technologie niezbędne do dalszego rozwoju projektu. Pierwszą jest tak zwane iCache. Technologia, która w skrócie ma odpowiadać za ufizycznienie ekwipunku. W tej chwili gracz dysponuje magiczną torbą przechowywania rodem z Dungeons and Dragons, a porzucony przedmiot będzie leżał w miejscu, w którym go zostawiliśmy, tak długo jak długo stoi serwer, na którym akurat jesteśmy, i tylko na tym serwerze będzie widoczny iCash nie tylko sprawi, że gracz będzie miał ograniczony ekwipunek i będzie musiał nim zarządzać, koniec z setkami magazynków pod ręką, ale też najróżniejsze przedmioty pozostawione w różnych miejscach będą w tych miejscach leżeć, dopóki ktoś ich stamtąd nie zabierze, nawet po tym, jak nasz lokalny serwer nie będzie działał. Drugą technologią jest server meshing, czyli dynamiczne przydzielenie serwerów w celu poprawy wydajności w miejscach, gdzie jest to konieczne. Po wdrożeniu tej technologii zniknie ograniczenie 50 graczy na serwerze, ponieważ instancjonowanie stanie się dla gracza przezroczyste i będzie działać w tle. Także ewentualne padnięcie serwera, czyli ulubiony błąd graczy z serii 30 tysięcy nie będzie oznaczało utraty ładunku czy stanu misji, bo naszą sesję przejmie inny serwer, który potrzebne informacje uzyska z systemu iCash i nic złego się nie stanie. Trzecią technologią jest Quantum w której założenia i działający prototyp zostały przedstawione na zeszłorocznym CitizenCon. Jest to najprościej mówiąc symulacja żywego świata w gry, w którym istnieje podaż i popyt, kryzysy gospodarcze, wojny itd. Na podstawie tych danych generowane są ceny towarów, ich dostępność czy misje dla graczy. Wdrożenie tych trzech technologii otworzy, jak wyraża się Chris Roberts, tamę dla nowych lokacji i kontentów w grze. Pod koniec sekcji technologicznej Roberts podkreśla, że już w tej chwili Star Citizen wspiera takie profesje graczy jak eksploracja, transport, handel, walka, piractwo czy górnictwo, tak jak inne gry kosmiczne, a mają duże plany w stosunku do kolejnych profesji jak odzyskiwanie surowców z wraków, naprawy, leczenie, transport wrażliwych danych, rolnictwo czy wytwarzanie i tworzenie przedmiotów. Kolejną sekcją listu jest nowa mapa prac, czyli roadmap. Roberts obiecuje, że będzie dostępna przed końcem roku, a prace nad nią się przedłużają ze względu na chęć maksymalnej jej automatyzacji, tak by nie trzeba było uzupełniać niczego ręcznie, oraz problematyczną integrację z systemem Jira, z którego CIG korzysta wewnętrznie. Przed podsumowaniem, w którym szef projektu ponownie rozpływa się nad unikatowością społeczności Star Citizen, wspomina jeszcze o Squadron 42, czyli singlowej grze w uniwersum Star Citizen ponownie podkreśla, jak bardzo zależy mu na filmowym doświadczeniu i godnym następstwu serii Wing Commander. Że tak, mógł dawno wydać grę w zakresie obiecanym w 2012 roku, ale wraz z kolejnymi technologiami wdrażanymi do Star Citizen otwierają się nowe możliwości, także w zakresie doświadczenia dla samotnego gracza. Wycofuje się przy tym z jakiejkolwiek deklaracji terminów, zapewniając, że gra jest na ukończeniu, a zajmujący się nią zespół skupia się obecnie na jak najszybszym zakończeniu otwartych jeszcze zadań i finalnym wykańczaniu szczegółów. Wprowadzony został również nowy sposób na informowanie nas o postępach nad grą: konferencja wideo nazwana The Briefing Room, która będzie pojawiać się kwartalnie i przedstawiać nam aktualny stan projektu, unikając przy tym możliwych spoilerów fabularnych. I to tyle. Czy Roberts przekonał Was do dalszego wspierania projektu? Czy zniechęcił? A może w sumie nic się nie zmienia i dostaliśmy kolejną gadkę o niczym? Zapraszam do dyskusji.